Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję. Ja zacznę może od takiej historii pewnej rodziny, która rzeczywiście zdarzyła się w okresie II wojny światowej. Mowa tutaj o małżeństwie państwa Młodzikowskich. Młode małżeństwo żyjące w Skaryszewie pod Radomiem, miejscowość niewielka, Hieronim Młodzikowski w momencie wybuchu wojny, 33-latek, właściciel młyna, gospodarstwo, jedno dziecko, szczęśliwa rodzina. W styczniu 1942 roku do wsi Skaryszew przyjeżdża oddział niemiecki. Gestapo aresztuje małżeństwo Młodzikowskich, a młoda, malutka dziewczynka, wtedy niespełna 10-letnia, patrzy i zostaje z chorą psychicznie, przepraszam za wyrażenie, z zaburzeniami psychicznymi babcią, która będzie się nią opiekować w czasie wojny. Rodzice są zabrani, Hieronim Młodzikowski i Michalina Młodzikowska trafiają do aresztu, najpierw w Radomiu. Hieronim Młodzikowski trafia do obozu Auschwitz, następnie do Gross-Rosen, numer obozowy 2867, przewieziony 6 czerwca 1942 roku. Michalina Młodzikowska trafia do obozu Ravensbrück. To był obóz dla dzieci i dla kobiet na terenie obecnych Niemiec. Jak wynika z karty obozu KL Gross-Rosen, Hieronim Młodzikowski zmarł 21 listopada 1942 roku, zatem około 10 miesięcy po aresztowaniu, 5 miesięcy po przybyciu do obozu KL Gross-Rosen. Na zdjęciu, które widnieje w archiwum obozu Auschwitz, jest jeszcze relatywnie silnym człowiekiem z mocnym, mądrym spojrzeniem. W ciągu kilku miesięcy umiera. SS Arzt Wilhelm Jobst wpisuje w karcie zgonu oficjalną przyczynę śmierci: niewydolność krążenia. Michalina Młodzikowska wraca w 1945 roku z obozu Ravensbrück i do końca życia będzie borykała się z traumą, której doznała w obozie. Jej córka podobnie, porzucona, bojąca się o rodziców. Proszę Państwa, ta mała dziewczynka to była moja babcia, Alicja Drost, z domu Młodzikowska. A jej rodzice to byli moi pradziadkowie. Nie mówię o tym dlatego, żeby epatować krzywdą mojej rodziny, tylko dlatego, żeby podkreślić ten wymiar osobistej tragedii związanej z doświadczeniami II wojny światowej, która dotyczyła wielu milionów Polaków. Tylko dlatego, że byli Polakami, że pomagali, tak jak moi pradziadkowie, partyzantom w czasie II wojny światowej w Generalnym Gubernatorstwie. I to, co najbardziej boli, można powiedzieć, że nawet 10 razy bardziej boli, to są oświadczenia oficjalnych przedstawicieli państwa, które odpowiada za to, co się stało, że przecież temat jest już zamknięty. Po co o tym mówić? Reparacje prawnie się nie należą. Dzisiaj obserwujemy na terytorium Ukrainy to, że w zasadzie nic się nie zmieniło przez te lata, że zbrodnie w Buczy i Irpieniu mogłyby być w sumie 70-100 lat temu popełnione i one pewnie będą popełniane. Niestety. Natomiast to, co jest pewnym wspólnym mianownikiem, to jest kwestia poczucia bezkarności i braku odpowiedzialności ze strony sprawców. My tutaj dzisiaj, Szanowni Państwo,
Spotkaliśmy się, ponieważ robimy krok naprzód. Instytut Strat Wojennych, Instytut Pamięci Narodowej, zespół parlamentarny pana ministra Arkadiusza Mularczyka gromadzą, zbierają, analizują, badają te aspekty krzywdy ludzkiej, których doświadczono w historii. My dzisiaj się spotykamy, aby być może pierwszy raz głośno powiedzieć nie, my temat reparacji nie jest zamknięty w sensie prawnym. My będziemy dzisiaj dyskutować o problemach, o trudnościach, ale o możliwych krokach do podjęcia, aby zadośćuczynić krzywdzie tych wszystkich ofiar wojen, w szczególności wojny w Europie, ale również i wojny na Ukrainie. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie raz jeszcze dziękuję. Mam zaszczyt jako współorganizator otworzyć tę konferencję. Ja pamiętam na Radzie Programowo-Naukowej Kwartalnika Międzynarodowego pod przewodniczącej pani sędzi Anny Dalkowskiej. Temat pojawił się kilka miesięcy temu zorganizowania tego typu ważnego wydarzenia naukowego. Jestem zaszczycony, mogąc Państwo tutaj powitać, widząc tak wspaniałych gości i taką wybitnych przedstawicieli środowiska naukowego, którzy dzisiaj będą zabierać głos. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za przybycie i życzę Państwu uczty intelektualnej w dniu dzisiejszym i aby ta konferencja stała się tym drugim krokiem, a trzecim krokiem, który nie wątpię, że osiągniemy w perspektywie czasu, mam nadzieję, że niedługiego, to będzie już prawne sformułowanie tych roszczeń wobec rzeczywistych, wobec państw czy rzeczywistych sprawców zbrodni. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję.